Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych na tym kanale Nikodem Apoczkin, bo znowu sobie nazwę zmieniłem, bo nazwa Kabuczyn już nie obowiązuje z tego względu, że JamSP się od nas wszystkich odwrócił, od nas wszystkich korniszonów. No przykro mi z tego powodu, no ale... No, tak się nie robi, po prostu. Czytamy sobie komentarze, bo nie mam po prostu już w ogóle pomysłu na film, na cokolwiek na tym kanale. Może w sobotę będą quizy. Tak sobie pomyślałem, że w sobotę quizy sobie zrobię, jeśli będę miał wenę twórczą. Tak więc, panie i panowie, zaczynamy czytanie komentarzy. Bo się nudzi w tej półtora miesięcznej kwarantannie w domu. No i pierwszy komentarz, no to Gimper, uwaga, stary Gimper napisał: Rok zamienił się w Francuza. Rok robi Francuza Miszorowi w nocy. No nie, swojej żonie robi i córce, bo Rok ma kropkę na czole i kropka The Game ponoć wychodzi i jest bardzo fajną grą. Pozdrawiamy Remigiusza Maciaszka. Tak w ogóle, moi drodzy, ostatnio sobie patrzę pod mój Upsik Challenge oczywiście i zobaczyłem, że chłopaki z Maxflow mi skomentowali, napisali pozdro. Ja też również pozdrawiam, chociaż już tutaj raczej na ten kanał nie wejdą, ale jeśli tak, no to pozdrawiam bardzo serdecznie. W ogóle takie fajne, a zarazem dziwne uczucie jest, że kanał wytwórni, w której chcesz się kiedyś znaleźć, komentuje ci film i takie mega fajne uczucie. Polecam każdemu. No i Szosty TV, czyli niegdyś głowa official, napisał: o ja pierdolę, kogo ja widzę? O ja pierdolę, nie wiem. Ale możesz zobaczyć przez okno, czy czasem siebie tam nie widzi. Były przyjaciele. Kolejny komentarz, który wam zaprezentuję, w ogóle mój faworyt, młody Big Ben. Chuj, dupa, cyce, jak donice, jebać Disa, zajebisty rap, zapam brat, KNK, jebie bat, robię dab, ram, pam, 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 pam. Bardzo fajne wersy, wcale nie pasujące pod Mikrusa, który nie żyje. Ale wszystkiego się dowiecie niedługo, mam nadzieję przynajmniej. No, to tak wiecie, moi drodzy, no. Nie bierzcie przykładu z tego pana oraz z Mikrusa, bo warto brać ze mnie przykład. Co ja aktualnie teraz robię, a nie to, co odwalałem w rapie jeszcze przed rokiem. No i kolejny mój faworyt, Mindpool. Legenda głosi, że jak jadąc tramwajem numer 3, pocałujesz słup pierwszy od lewej, będziesz całować się jak pierdolony Alvaro po dropsach. A ty zginiesz w wypadku trójki z B. I co? Łyso ci? Teraz? Fajny odcinek, nie? Śmiejąc się ze mnie. Fajnie jest to się tak śmiać ze mnie. Hejterzy. Nie wolno tak. Nie, ja tak całkiem poważnie. No to... No cóż, no nie rozumiem treści komentarza. Czy pani sugeruje, że chce, żebym się zabił? Mam to w dupie generalnie. Więc no, ja się z wami żegnam. Nie zabijcie się, myjcie łapy, zostańcie w domu i dbajcie o swoje zdrowie i innych. Trzymajcie się tam ciepło, pa pa. I pozdrawiam De Magdę i wszystkich innych.